Sporo opowiadałem o różnych komunistycznych organizacjach terrorystycznych w Europie. W Polsce też taka funkcjonowała, z tym, że funkcjonowała przed powstaniem II Rzeczypospolitej, czyli w rosyjskiej Polsce, Polsce okupowanej przez Rosję. Była to grupa rewolucjonistów mścicieli. Grupa była inspirowana filozofią Jana Wacława Machajskiego. Sprzeciwiała się inteligencji i partiom politycznym, koncentrowała się na walce ekonomicznej. Była anarcho-komunistyczna i anarcho-syndykalistyczna. Grupa postrzegała przemoc i wyzwalającą kradzież jako sprawiedliwą taktykę. Ich planem było pomszczenie maltretowanych robotników, odebranie dóbr burżuazji i walka z rządem carskim. Organizacja miała niewielką strukturę formalną i nie posiadała lidera. Wszyscy członkowie mieli taki sam głos na zebraniach, ale podczas działań bojowych wybierali tymczasowego dowódcę, którego słuchać się byli zobowiązani wszyscy, bez żadnych pytań. Tajemnica była najważniejsza. W związku z tym członkowie dbali o to, aby nie nosić identyfikujących przedmiotów i nie angażowali się w żadne publiczne przejawy aktywizmu. Członkowie, którzy zostali złapani, często popełniali samobójstwa, zabijali swoich rannych towarzyszy, aby ci nie zostali wzięci do niewoli. Wszystko zaczyna się od Łodzi. Na początku XX wieku pogarszające się warunki ekonomiczne przyczyniły się do narastania napięć między Rosją a Polską. Wojna rosyjsko-japońska zniszczyła gospodarkę Polski, a pod koniec 1904 roku ponad 100 tysięcy polskich robotników straciło pracę. Pod koniec XIX i na początku XX wieku Łódź była głównym polskim ośrodkiem przemysłowym, silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym, a jej liczna klasa robotnicza uczyniła z niej ważną ostoję polskiego ruchu socjalistycznego. Wiadomości o rewolucji rosyjskiej 1905 roku wraz z rewolucyjnym duchem szybko rozprzestrzeniły się w kontrolowanej przez Rosję Polsce. Polska była głównym ośrodkiem walk rewolucyjnych w Imperium Rosyjskim w latach 1905-1907, a powstanie łódzkie było kluczowe w tych wydarzeniach. Robotnicy w Łodzi zaczęli strajkować już przed 22 stycznia. 31 stycznia carska policja doniosła o demonstracjach niosących transparenty z hasłami precz z autokracją, precz z wojną. Wykorzystały to frakcje w Rosji i w Polsce, które chciały mniej lub bardziej radykalnych zmian. Wkrótce w Polsce w strajki zaangażowało się ponad 400 tysięcy robotników. Polska Partia Socjalistyczna była lojalna wobec Józefa Piłsudskiego, który uważał, że Polacy powinni pokazać swoją determinację do odzyskania niepodległości przez czyny, gwałtowny protest przeciwko Rosjanom. Pogląd ten nie został poparty przez Romana Dmowskiego i jego stronę narodową. Narodowi demokraci opowiadali się za współpracą z władzami rosyjskimi, podczas gdy Polska Partia Socjalistyczna chciała współpracować z rosyjskimi rewolucjonistami. Wojna rosyjsko-japońska spowodowała wzrost niezgody w całym Imperium Rosyjskim, w tym w jego polskich prowincjach. 26 stycznia 1905 roku w Łodzi w wielkim strajku wzięło udział około 6 tysięcy robotników. Następnego dnia ogłoszono strajk generalny, a jeszcze następnego dnia strajkowało już 70 tysięcy robotników. Żądali 8-godzinnego dnia pracy i wsparcia dla chorych. Do demonstracji robotniczych przyłączali się studenci, którzy domagali się zakończenia polityki rusyfikacji. Demonstracje narastały miesiącami. 18 czerwca 1905 roku rosyjska policja otworzyła ogień do jednej z wielu demonstracji robotniczych w Łodzi, zabijając około 10 robotników, których pogrzeby przerodziły się w kolejne demonstracje. Piłsudski nie planował wówczas wielkiego powstania. Prowadził politykę popierania protestów i nękania sił rosyjskich, jednakże zarówno Polska Partia Socjalistyczna, jak i inne organizacje socjalistyczne, jak na przykład Żydowski Bunt, były tak samo zaskoczone skalą spontanicznego buntu, jak władze rosyjskie. Wieczorem 21 lub 22 czerwca rozścieczeni robotnicy zaczęli budować barykady i atakować patrole policyjne i wojskowe, zabijając tych, którzy się nie poddali. W ciągu kilku następnych dni zbudowano około 100 barykad. Powstanie zostało ostatecznie stłumione przez władze rosyjskie. Oficjalne raporty wskazują na śmierć 151 cywilów, 55 Polaków, 79 Żydów i 17 Niemców.
Grupa rewolucjonistów mścicieli powstała jako reakcja na te krwawe wydarzenia. Została oficjalnie zawiązana pod koniec 1910 roku z inicjatywy Józefa Piątka, byłego kierownika organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej w Łodzi i Edwarda Dłużewskiego. Członkowie organizacji rekrutowali się w głównej mierze z niewielkich grup anarchistycznych, takich jak Grupa Rewolucjonistów Terrorystów czy Grupa Anarchistyczno-Spiskowa oraz byłych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, oczywiście, która po okresie niepokojów i walk robotniczych z początku XX wieku była według rewolucjonistów mścicieli bardziej zainteresowana walką narodowo-wyzwoleńczą niż poprawą warunków życia robotników. Wśród pierwszych działaczy znaleźli się m.in. Józef Kuternoga, Banaszczyk, Jakub Wacław Drynia, Andrzej Jach, Aleksander Helenka Jaszkę czy Stefan Dębski. Sam Edward Dłużewski miał doświadczenie przestępcze, że tak powiem. Jako nastolatek skupiał się na okradaniu bogatych. Piątek był członkiem organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, jednakże był rozczarowany PPS-em, gdyż ten dążył bardziej do walk o niepodległość Polski niż poprawy kondycji robotników. Grupa bardzo szybko rozszerzyła się z Łodzi do wielu innych miast, w tym do Warszawy, Częstochowy, Krakowa, Radomia, Kielc, Sosnowca, Będzina, Ostrowa, Kalisza, Żyrardowa czy Zgierza. Przez cały okres swojego istnienia liczyła ponad 400 członków. Grupa dokonała wielu zamachów, napadów i włamań, na czym cierpieli głównie przedstawiciele rządu carskiego i burżuazji. Około 100 osób zginęło w wyniku ich działań. Ich pierwszym celem, około października 1910 roku, był znany informator współpracujący z Rosjanami. Kolejna akcja dotyczyła zabójstwa inżyniera, który zgwałcił jedną z kobiet robotników. Zabijali także carskich policjantów, tajnych informatorów, dyrektorów fabryk, sklepikarzy i niewinnych przechodniów, którzy weszli im w drogę. Kradali sklepy, banki i pociągi, co finansowało zakup broni i wspierało rodziny tych, którzy zginęli. Grupa zwracała uwagę na propagandę, rozprowadzała notatki i wysyłała listy do gazet i władz. Według Adriana Sekury, autora książki o grupie, ta działała podobnie jak IRA i ETA na Zachodzie. Znana była na całym świecie, artykuły prasowe opisywały ich działalność w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Pomimo tego, że rząd wyznaczył na nich wysokie nagrody, trudno było złamać organizację. Z jednej strony była niezwykle popularna wśród wielu robotników, z drugiej strony ci, którzy nie sympatyzowali z nimi, bali się donosić. Dłużewski został zabity wiosną 1911 roku przez grupę po tym, jak odkryto jego zdradę. Rok później, w rocznicę śmierci Dłużewskiego, grupa zadeklarowała, że zabije wszystkich policjantów, których spotka na ulicy. W tym dniu 75% policjantów nie stawiło się do pracy. W innym dobrze znanym wydarzeniu jeden z członków grupy przeżył 3-dniowe oblężenie na strychu, zabił policjanta, a następnie opuścił miejsce zdarzenia w mundurze swojej ofiary. W październiku 1912 roku Piątek został aresztowany. Ciężko ranny trafił do szpitala, przestraszył przesłuchujących go policjantów, wyciągając spod materaca kulkę bandaży. Wmówił im, że jest to bomba. Według doniesień zmarł ze śmiechu. Ostatecznie około listopada 1913 roku wysoki rangu członek grupy Michał Zakrzewski został schwytany i pomyślnie przesłuchany. Aresztowanie umożliwiło władzom rozbicie grupy do lutego przyszłego roku i aresztowanie 51 jej aktywnych członków. W związku z wybuchem I wojny światowej wielu oskarżonych wywieziono do Moskwy, gdzie procesy zostały zakończone. Wielu stracono, innych wywieziono na Syberię. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście o grupie rewolucyjnych mścicieli. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowej Biografii. Trzymajcie się. Cześć.